Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark od 20 lat wspiera rozwój regionu. Specjalne strefy ekonomiczne kojarzą się z dużymi zagranicznymi koncernami. I nic dziwnego. Trudno nie zauważyć rozbudowanej infrastruktury, która znajduje się na ich obszarze. Średnie, małe, a nawet mikroprzedsiębiorstwa działają jednak w specjalnych strefach ekonomicznych i wcale nie jest ich tak mało. Przykłady możemy znaleźć m.in. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to największa strefa w Polsce, obejmująca tereny w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i polskim. Przedsiębiorcy działający na jej obszarze mogą skorzystać ze zwolnień w podatku dochodowym. Ulgi, atrakcyjne grunty oraz profesjonalne wsparcie ekspertów czyni Wałbrzyską strefę jednym z najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych w Europie. Na jej terenach zainwestowało blisko 200 przedsiębiorstw, których nakłady sięgnęły 22 miliardów złotych. Pracę w zakładach strefowych znalazło około 45 tysięcy osób. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciągnęła globalne koncerny, jednocześnie dając ogromną szansę rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Znajdujemy się przy zakładzie jednej z najmniejszych firm działających w Wałbrzyskiej strefie. MaxPro CNC to mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające zaledwie kilku pracowników, które produkuje riksze wspomagane energią elektryczną. Jeszcze do niedawna produkowaliśmy nasze produkty w garażu. Dziś mamy swój własny zakład właśnie tutaj na strefie ekonomicznej. Jest to nasza własna hala produkcyjna, którą wybudowaliśmy. Zajmujemy się obróbką, skrawaniem oraz mamy swój flagowy produkt. Są to trójkołowe riksze elektryczne, które głównie wysyłamy do krajów Europy Zachodniej. Czy opłaca się produkować ekskluzywne łodzie i katamarany w zakładzie oddalonym o około 400 km od morza? Okazuje się, że w Wałbrzychu tak. Cortings to małe przedsiębiorstwo tworzące ekskluzywne łodzie na indywidualne zamówienie. Firma współpracuje z Politechniką Wrocławską oraz Akademią Sztuk Pięknych z Wrocławia i Krakowa, co sprawia, że produkty firmy są innowacyjne i designerskie. Technologia wielkogabarytowych odlewów pozwala na działalność również w branży motoryzacyjnej oraz meblarskiej. Jakość oferowanych produktów zyskała uznanie u największych światowych producentów łodzi i jachtów. Cortings produkuje zarówno pod własną marką, jak i dla polskich i zagranicznych kontrahentów. Rozpoczęliśmy także produkcję katamarana, który prawdopodobnie będzie jedną z najlepszych jednostek pływających w tym segmencie. Będzie to jednostka dwunapędowa, która będzie się składać z napędu silnikowego oraz masztu. Małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają się również w podstrefie Świdnica. Firma Sonel to polski producent precyzyjnych urządzeń pomiarowych, który podbija nawet rynki azjatyckie. W 2008 roku skorzystała z możliwości ulokowania swojej działalności w WSSE i zakupiła teren pod budowę zakładu. W tym samym roku zadebiutowała na giełdzie i od tego momentu rozpoczął się jej prężny rozwój. Sprzedajemy naszą aparaturę po całym świecie. Sprzedajemy ją do ponad 30 krajów świata. Zaczynając od Ameryki Południowej, a na Chinach kończąc, bo proszę sobie wyobrazić, nasze przyrządy pomiarowe również sprzedajemy w tym kraju, do którego wydawałoby się, że polskie elektroniki nie można sprzedać. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że niektóre produkty naszej firmy są najlepsze na świecie. Firma Solgas to nie tylko przykład małego przedsiębiorstwa, które bardzo prężnie rozwija się w strefie. Polskiego producenta sprzętu AGD cechuje przede wszystkim innowacyjność. Przebojem spółki okazały się bezpłomieniowe płyty gazowe, którymi Solgas zaistniał na rynku i zaczął zdobywać na nim coraz większe uznanie. Nowoczesne rozwiązania stosowane przez firmę są energooszczędne, ekologiczne i bezpieczne.
Produkty firmy charakteryzują się nowoczesną stylistyką, praktyczną formą i prostotą obsługi, zyskując coraz to szersze uznanie w postaci nagród i wyróżnień. Naszą działalność rozpoczęliśmy od produkcji ceramicznych płyt gazowych, wyjątkowego wynalazku, który pozwolił nam przebić się w tym trudnym świecie rynku AGD. Dzięki przeniesieniu się do strefy ekonomicznej mogliśmy również poszerzyć naszą ofertę o inteligentne okapy, które same wykrywają gotowanie, płyty indukcyjne, które lokalizują rozmieszczenie garnków, czy piekarniki dzielone, na których możemy gotować na dwóch płaszczyznach, w różnych temperaturach, różne potrawy, czy na przykład unikatowe w skali światowej piekarniki, które łączą w sobie zarówno funkcje mikrofali, jak i gotowania na parze. Znajdujemy się blisko zachodniej granicy Polski. Podstrefa Bolesławiec to jedna z najprężniej rozwijających się lokalizacji wałbrzyskiej strefy. Funkcjonuje tutaj m.in. rodzinne przedsiębiorstwo Sacher, zajmujące się precyzyjną obróbką skrawaniem. Firma rozpoczęła działalność w 1989 roku. W związku z dynamicznym rozwojem w 2008 roku podjęła decyzję o inwestycji w podstrefie Bolesławiec. Dwa lata później rozpoczęła działalność w nowym zakładzie posiadającym rozbudowany park maszynowy. W pełni skomputeryzowane linie produkcyjne dbają o najwyższą jakość produktów. Systemy zarządzania jakością i wydajnością produkcji plasują niewielką bolesławiecką firmę w europejskiej czołówce branży. Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej, unikalnemu know-how i wykwalifikowanej załodze, Sacher jest w stanie wykonywać bardzo zaawansowany technologicznie i zróżnicowany asortyment. Również w Bolesławcu swój zakład zlokalizowała firma Keger. Mikroprzedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji samochodowych zawodów, m.in. dla pojazdów pomocy drogowej. Wysoka jakość i niezawodność produktów pozwala przedsiębiorstwu na ciągły rozwój i zdobywanie nowych klientów. Lokalizacja w strefie wypromowała markę spółki oraz usprawniła logistykę sprzedaży, wpływając na kilkukrotne zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy. Dzięki zakładowi w Bolesławcu możliwości produkcyjne zwiększyły się praktycznie pięciokrotnie. Co ważniejsze, rozwinęliśmy też wachlarz naszych produktów, myślę, że czterokrotnie. Produkujemy zarówno standardowe produkty, jak i dzięki temu, że wyposażyliśmy tutaj obiekt w laboratorium badawcze, możemy podejmować tak zwane projekty specjalne pod spersonalizowanego klienta. Specjalne strefy ekonomiczne przyciągają inwestorów ulgami podatkowymi. To jednak nie jedyne zachęty, jakie oferują przedsiębiorcom. Często decydujące znaczenie ma atrakcyjna lokalizacja, dostęp do wykwalifikowanej kadry, czy też możliwość wynajmu gotowych powierzchni biurowych i przemysłowych. Specjalna strefa ekonomiczna położona w Bolesławcu jest idealna pod względem komunikacyjnym. Niedaleko mamy granicę oraz autostradę A4, co świetnie sprawdza się przy wysyłaniu produktów na całą Europę. Firmy działające w strefie mogą liczyć na udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach oraz spotkaniach branżowych, targach i konferencjach. Dzięki takim inicjatywom jak Invest Park Business Mixer, strefa oferuje wsparcie w poszukiwaniu rzetelnych partnerów biznesowych, klientów i kooperantów. Proponuje także przystąpienie do grupy zakupowej obniżającej koszty opłat za media. Wałbrzyska strefa angażuje się również w dostosowanie kształcenia branżowego do aktualnego zapotrzebowania przedsiębiorców. Przykłady firm z sektora MŚP prężnie działających w wałbrzyskiej strefie można mnożyć. O tym jednak kto, gdzie i na jakich zasadach może zainwestować w strefie, najlepiej dowiedzieć się u źródła, czyli w spółce zarządzającej strefą. Uważam, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa odnoszą coraz większe sukcesy i dlatego kolejnym etapem w ich rozwoju powinna być inwestycja w specjalnej strefie ekonomicznej. Za jakość i kompleksowość obsługi inwestorów wałbrzyska strefa została wyróżniona w prestiżowym rankingu FDI Magazine. Oceniono ją również jako miejsce szczególnie atrakcyjne na lokowanie inwestycji w Europie. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park od 20 lat wspiera rozwój regionu.